Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, także słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na audiencję generalną Ojca Świętego Franciszka. Dzisiaj audiencja w auli Ojca Świętego Pawła VI. Świętego Pawła VI. Ojciec Święty przechodzi teraz między pielgrzymami obecnymi tutaj na audiencji, pozdrawiając, i za chwilę rozpocznie audiencję z miejsca przewodniczenia. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Pokój z wami i z Duchem Twoim. Ojcze Święty rozpoczyna teraz audiencję generalną znakiem Krzyża Świętego. Będziemy słyszeć fragmenty Pisma Świętego, które są osnową dzisiejszej katechezy Ojca Świętego. Dal Salmo 37. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno. Non irritarti. Non ne verrebbe che male, perché i malvagi saranno eliminati, ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra. Ancora un poco e il malvagio scompare, cerchi il suo posto, ma lui non c'è più. I poveri invece avranno in eredità la terra e godranno di una grande pace. Parola di Dio. Du psaume 36. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Laisse ta colère, calme ta fièvre, ne t'indigne pas, il n'en viendrait que du mal. Les méchants seront déracinés, mais qui espère le Seigneur possédera la terre. Encore un peu de temps, plus d'impie. Tu pénètres chez lui, il n'y est plus. Les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix. Parole du Seigneur. A reading from the Book of Psalms. If you trust in the Lord and do good, then you will live in the land and be secure. Calm your anger and forget your rage. Do not fret, it only leads to evil. For those who do evil shall perish. The patient shall inherit the land. A little longer, and the wicked shall have gone. Look at his place, he is not there. But the humble shall own the land and enjoy the fullness of peace. The word of the Lord. Aus Psalm 37. Vertrau auf den Herrn und tue das Gute. Wohne im Land und hüte die Treue. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Errege dich nicht, es führt nur zum Bösen. Denn die Bösen werden ausgetilgt. Die aber auf den Herrn hoffen, sie werden das Land besitzen. Eine Weile noch, dann gibt es keinen Frevler mehr. Schaust du nach seiner Stätte, ist er nicht mehr da. Doch die Armen werden das Land besitzen.
ihre Lust haben an der Fülle des Friedens. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Salmo 37. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Cohíbe la ira, reprime el coraje. No te exasperes, no sea que obres mal. Porque los que obran mal son excluidos, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Aguarda un momento, desapareció el malvado. Fíjate en su sitio, ya no está. En cambio, los sufridos poseen la tierra y disfrutan de paz abundante. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 37. Espera no Senhor e faz o bem. Habitarás a terra em plena segurança. Guarda-te da ira, depõe o furor. Não te exasperes, que seria um mal a mais. Porque os maus serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco, e não existirá o ímpio. Se olhares o seu lugar, não o acharás. Quanto aos mansos, possuirão a terra, e nela gozarão de imensa paz. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير توكل على الرب ومارس الإحسان أسكن الأرض وارع بأمان كف عن الغضب ودع السخط لا تستشط فما هذا إلا سوء فإن الأشرار يستأصلون وأما الذين يرجون الرب فالأرض يرثون والشرير عما قليل لا يكون تبحث عن مكانه فلا يكون أما الوضعاء فالأرض يرثون وبسلام وفير ينعمون كلام الرب Z psalmu 37. Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. Porzuć zapalczywość i przestań się gniewać. Nie oburzaj się, gdyż to prowadzi do złego. Wyginą bowiem złoczyńcy, a ufający Panu posiądą ziemię. Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy, spojrzysz na jego miejsce i już go nie znajdziesz. Pokorni natomiast posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem. Oto Słowo Boże. Trwa audiencja generalna Ojca Świętego Franciszka. Teraz wysłuchamy katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry, witam nas. Ojciec Święty, jeszcze raz. W dzisiejszej katechezie napotykamy dzisiaj trzecie z ośmiu błogosławieństw Ewangelii Mateusza. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Używany tutaj termin cisi dosłownie oznacza słodki, grzeczny, łagodny, wolny od przemocy. Łagodność przejawia się w chwilach konfliktu. Można wówczas zobaczyć, jak reagujemy na sytuację nieprzyjazną.
Każdy może wydawać się łagodny, gdy wszystko jest spokojne, ale jak reaguje pod presją, jeśli jest atakowany, obrażany, napadnięty? W jednym z fragmentów Święty Paweł przywołuje cichość i łagodność Chrystusa. Z kolei Święty Piotr przypomina postawę Jezusa podczas męki. Nie odpowiadał i nie złorzeczył, ponieważ oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. Tak więc widzimy przede wszystkim łagodność Jezusa, cichość w czasie męki. W Piśmie Świętym słowo cichy wskazuje także na tego, kto nie ma własności ziemskiej. Dlatego uderza nas fakt, że trzecią błogosławieństwo mówi właśnie, iż cisi na własność posiądą ziemię. W istocie to błogosławieństwo cytuje właśnie Psalm 37, którego wysłuchaliśmy na początku katechezy. Również tam wiąże się łagodność z posiadaniem ziemi. Te dwie rzeczy, gdy się nad tym zastanowić, wydają się nie do pogodzenia. Istotnie, posiadanie ziemi jest typowym obszarem konfliktu. Często walczy się o jakieś terytorium, aby uzyskać panowanie na jakimś pewnym konkretnym obszarze. W wojnach najsilniejszy zwycięża i podbija inne ziemie. Ale spójrzmy uważnie na czasownik zastosowany do wskazania posiadania cichych. Nie zdobywają oni ziemi. Nie zdobywają, ale, jak mówią błogosławieństwa, ją odziedziczą. Czyli błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. W Piśmie Świętym czasownik odziedziczyć ma jeszcze głębsze znaczenie, bo lud Boży nazywa ziemię Izraela, która jest ziemią obiecaną, dziedzictwem. A termin ten odnosi się do podziału terytorium w Księdze Jozuego, w której każde plemię Izraela w spadku otrzymało swój udział. Ta ziemia jest obietnicą i darem dla ludu Bożego i staje się znakiem czegoś znacznie wspanialszego, głębszego niż zwykle terytorium. Tak więc istnieje ziemia, wybaczcie grę słowami, jaką jest niebo, to znaczy ziemia, do której podążamy, nowe niebo i ziemia nowa, do której idziemy. Zatem cichy jest tym, który dziedziczy najbardziej wzniosłe z terytoriów. Nie jest tchórzem, który znajduje sobie pokrętną moralność, by nie popaść w tarapaty. Wręcz przeciwnie. Jest osobą, która otrzymała spadek i nie chce go rozproszyć. Cichy nie jest osobą niefrasobliwą, ale jest uczniem Chrystusa, który nauczył się bronić zupełnie innej ziemi. Broni swego pokoju, broni swojej relacji z Bogiem, Jego darów, strzegąc miłosierdzia, strzegąc braterstwa, zaufania oraz nadziei. Dlatego osoby ciche, pokorne są osobami pełnymi miłosierdzia, braterstwa, zaufania i są ludźmi nadziei. Tutaj musimy wspomnieć o grzechu gniewu, gwałtownym ruchu, którego popęd wszyscy znamy. Wszyscy przecież byliśmy kilka razy w życiu przynajmniej zdenerwowani. Musimy odwrócić błogosławieństwo i zadać sobie pytanie.
Ile rzeczy zniszczyliśmy poprzez gniew. Ile rzeczy straciliśmy. Chwila gniewu może zniszczyć wiele rzeczy. Tracimy samoopanowanie wtedy, nie doceniamy tego, co jest naprawdę ważne i możemy zniszczyć także relacje z innym bratem. Czasem niestety bez zaradzenia tej sytuacji. Popatrzcie, ile naszych braci mówią, tyle słów wypowiadają. To wszystko jest przeciwne cichości, łagodności. A łagodność oznacza właśnie cierpliwe słuchanie. Ta cichość, spokój zdobywa wiele rzeczy. Cichość potrafi podbić serce, ocalić przyjaźnie i wiele więcej. Ponieważ ludzie się denerwują, ale potem się uspokajają, przemyślą, odpuszczają i można odbudować relacje. Ziemią, którą trzeba zdobyć, jest zbawienie tego brata, o którym mówi Ewangelia Mateusza. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Nie ma piękniejszej ziemi niż serce drugiego. Nie ma piękniejszego terytorium do osiągnięcia niż właśnie pokój z bratem. Nie ma piękniejszego terytorium do osiągnięcia, podkreślajmy, niż pokój z bratem. Jest to ziemia, którą mamy przyjąć w dziedzictwo. Dziękuję. Była to katecheza, którą wygłosił Ojciec Święty, oczywiście Franciszek, w czasie audiencji generalnej w auli świętego Pawła VI. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, ce matin, nous nous arrêterons à la troisième béatitude. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. La douceur se manifeste dans les moments de conflit, car c'est alors que l'on voit comment on réagit à une situation hostile. Cette béatitude cite le psaume 36, qui met en relation la douceur et la possession de la terre. Ces deux choses peuvent sembler incompatibles. En effet, la possession de la terre est le milieu typique du conflit. On se combat souvent pour un territoire, pour obtenir l'hégémonie sur une région. Dans les guerres, le plus fort prévaut et conquiert d'autres terres. Ici, il ne s'agit pas de conquérir la terre, mais de la recevoir en héritage. Cette terre est une promesse et un don pour le peuple de Dieu et devient un signe de quelque chose de plus grand et de plus profond qu'un simple territoire. Il s'agit de la terre vers laquelle nous sommes en chemin, les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Alors celui qui est doux n'est pas quelqu'un d'accommodant, mais le disciple du Christ qui défend la paix de cette terre nouvelle et la relation qu'il a avec Dieu et ses dons, en gardant la miséricorde, la fraternité, la confiance, l'espérance. Et ici, nous devons faire allusion au péché de colère
et nous demander combien de choses nous avons détruites par la colère. Par contre, la douceur est capable de vaincre le cœur, de sauver des amitiés et tant d'autres choses. Il n'y a pas de terre plus belle que le cœur d'autrui. Il n'y a pas de territoire plus beau à gagner que la paix retrouvée avec un frère. Voilà la terre qui nous est donnée en héritage. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini provenienti dalla Francia. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów, którzy pochodzą z Francji, a także innych krajów języka francuskiego. W sposób szczególny z diecezji Le Mans, z księdzem biskupem Yves Lesso, a także z Bourges, z biskupem Jérôme Beau, a także przedstawicieli Konfederacji Francuskiej Pracowników Chrześcijańskich. Jak również i młodych pielgrzymów przybyłych z różnych parafii. Drodzy bracia i siostry, upraszam dla was u dobrego Boga wielki dar budowania świata bardziej braterskiego. Niech w tym wszystkim Bóg was błogosławi. To było pozdrowienie w języku francuskim, teraz streszczenie w języku angielskim. Je salue cordialement les pèlerins venus de France et d'autres pays francophones, en particulier les diocésains du Mans avec Mgr Yves Lesseau, les diocésains de Bourges avec Mgr Jérôme Beau, les représentants de la Confédération française des travailleurs chrétiens, ainsi que les jeunes et les pèlerins de plusieurs paroisses. Chers frères et sœurs, je vous invite à demander à Dieu de nous faire le don de la douceur pour construire ensemble un monde plus fraternel. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Beatitudes, we now consider the third Beatitude. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Scripture uses the term meek for the poor and the dispossessed of the land. Jesus' statement that the meek will inherit the earth can thus seem contradictory. Yet the Lord tells us that the meek will inherit the earth. The Beatitude ultimately points us to the heavenly homeland promised to the children of God. For Jesus, the meek are those who have learned to guard the territory of their relationship with God and preserve his gifts of peace, mercy, and fraternity. Sin can destroy this inheritance, for the hatred and division that flow from sin are destructive. Meekness, on the other hand, preserves this inheritance, enables it to grow, and wins the hearts of others by love, kindness, and friendship. By imitating the meekness of Christ, may we help to extend his kingdom and come to receive the inheritance promised to us by the Beatitude. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka angielskiego obecnych na tej audiencji, w sposób szczególny grupy pochodzące z Wielkiej Brytanii, z Norwegii, Filipin, Arabii Saudyjskiej, Wietnamu i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dla wszystkich was, dla waszych rodzin przywołuję
Proszę o radość i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Was Bóg błogosławi. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss der heutigen Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird Papst Franziskus noch einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir die dritte der Seligpreisungen betrachten, die Jesus bei der Bergpredigt verkündet hat. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Die Sanftmütigen haben Jesus Christus in seinem Leidensweg vor Augen, der nicht mit Vergeltung antwortete, als er litt, sondern seine Sache dem gerechten Richter überließ. Die Sanftmütigen sind in der Heiligen Schrift die Gerechten, die nur wenig besitzen, im Gegensatz zum Frevler, der im Überfluss lebt. Landbesitz ist ein typisches Feld, wo es zu Konflikten kommen kann. Man streitet über ein Stück Land oder will die Vorherrschaft über ein Gebiet gewinnen. So entstehen auch Kriege, bei denen der Stärkere in der Regel fremde Territorien erobert. Die Seligpreisung spricht dagegen vom Land, das die Sanftmütigen erben. Dieses Wort erinnert an ein besonderes Land, an das gelobte Land, das Gott dem Volk Israel als Erbe gegeben hat. Für das neutestamentliche Volk Gottes wird das Land noch mehr. Es handelt sich um einen neuen Himmel und eine neue Erde, zu dem die Sanftmütigen und die Gerechten unterwegs sind und dem der Friede, die Hoffnung, das Vertrauen, die Barmherzigkeit und die Brüderlichkeit wohnen. Rivolgo un cordiale saluto. Pozdrawiam bardzo serdecznie pielgrzymów języka niemieckiego w sposób szczególny, różne grupy szkolne. Witam Was serdecznie, niech Duch Święty pozwoli Wam patrzeć na świat oczami Bożymi i traktować innych braci z cichością i otwartością serca. Życzę Wam dobrego pobytu w Rzymie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache, besonders an die verschiedenen Schülergruppen. Willkommen! Der Heilige Geist leite uns an, die Welt mit den Augen Gottes zu sehen und den Mitmenschen mit der Sanftmut des Herzens Gottes zu begegnen. Euch allen einen guten Aufenthalt in Rom. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, a teraz streszczenie katechezy w języku hiszpańskim, który czyni Ojciec Święty osobiście. W dzisiejszej katechezie spotykamy się z trzecim z ośmiu błogosławień z Ewangelii Mateusza. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Tutaj spotykamy się z określeniem cisi. Cichy, cisi, dosłownie oznacza grzeczny, łagodny, wolny od przemocy. Ta łagodność przejawia się w chwilach konfliktu. Wtedy możemy zobaczyć, jak reagujemy na sytuację nam nieprzyjazną. Każdy może sobie wydawać się łagodny, gdy wszystko jest spokojne. A jak reaguje pod presją, jeśli jest atakowany, obrażany? W Piśmie Świętym słowo cichy wskazuje także na tego, kto nie ma własności ziemskiej. Dlatego uderza nas fakt, że trzecie błogosławieństwo mówi właśnie, iż cisi na własność posiądą ziemię. Esta tierra es el cielo hacia donde caminamos como discípulos de Cristo. Ta ziemia jest obietnicą i darem dla ludu Bożego i staje się znakiem czegoś znacznie wspanialszego. Ziemia to jest dziedzictwo, najbardziej wzniosłe z terytorium. Tutaj musimy wspomnieć właśnie o grzechu gniewu. Więc gniew jest przeciwny spokojowi, rozwiązywaniu pokojowemu sytuacji. Jest gwałtownym ruchem, jest popędem, który wszyscy znamy. Musimy się zapytać, ile rzeczy zniszczyliśmy poprzez gniew, ile straciliśmy. Chwila gniewu może zniszczyć wiele rzeczy. Tracimy samoopanowanie i nie doceniamy tego, co jest naprawdę ważne. Możemy zniszczyć relacje z bratem, czasem bez zaradzenia tej właśnie sytuacji, która nas dotyka. Natomiast cichość zdobyła wiele rzeczy. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka hiszpańskiego, przybyłych z Hiszpanii, a także z Ameryki Łacińskiej. Prośmy naszego Pana, aby obdarzył nas pokojem serca, by nasze ręce były pełne otwartego serca dla innych, które chcemy przekazać, szczególnie w momencie, kiedy potrzebny nam jest spokój, łagodność, cichość. To wszystko tworzy i czyni atmosferę pokoju. Niech Was dobry Bóg błogosławi. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensível aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos idosos e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Hoje refletimos sobre a bem-aventurança que nos ensina: bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra em herança. Ser manso significa ser afável, gentil, não violento. A mansidão se manifesta não quando tudo está tranquilo, mas quando estamos sob pressão,
quando sofremos violência. Jesus nos deu o maior exemplo de mansidão quando, pregado na cruz, perdoou seus algozes. Por outro lado, como também nos ensina o Salmo 37, a mansidão se relaciona com a posse da terra. Muito embora a lógica humana pareça indicar o contrário, ou seja, quem faz uso da força é quem conquista a terra, todavia, a Sagrada Escritura nos mostra que o manso não conquista, mas recebe em herança a terra. De fato, o povo de Deus considerava a terra prometida como um dom, uma herança recebida. Esta, por sua vez, é sinal da verdadeira terra que Deus nos promete em herança, o céu. Por fim, ao contrário da ira, que destrói e separa, a mansidão conquista e vence os corações. Por isso, os mansos são aqueles que agora podem conquistar a terra mais bela, que é o coração do irmão. Saluto di cuore i pellegrini di lingua portoghese. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka portugalskiego. Sposób szczególny przybyć z Portugalii i Brazylii. Życzę wam odwagi w byciu świadkami nadziei i miłosierdzia. Niech zawsze w sytuacjach trudnych, kiedy stoicie naprzeciwko sytuacji kłopotliwych, trudnych, które nasze dusze czynią, szukajcie zawsze rozwiązań pokojowych. Niech w waszych rękach, dłoniach będzie to zawierzenie Najświętszej Maryi i Matce Bożej. Szukajcie ciszy i pokoju. Niech was Bóg błogosławi was i całe wszystkie rodziny. Niech na was stąpi Boże błogosławieństwo. E de procurar refúgio sob o manto da Santa Mãe de Deus. Lá encontrareis paz e mansidão. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção do Senhor. Ayyuha al-Abu al-Aqdas, yasurru al-mu'minun al-natituna bil-lughat al-arabiyya, تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في إطار تعاليمه حول التطويبات التي يرويها إنجيل القديس متى، توقف قداسة البابا اليوم عند التطويبة الثالثة، طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض، موضحاً أن الوديع هو الإنسان اللطيف والطيب والبعيد عن العنف، وقال إن الوداعة أو نقيضها تظهر في لحظات الصراع من خلال كيفية التعامل مع موقف معاد. الوديع هو شخص ورث ميراثاً ولا يريد أن يبدده. هو تلميذ المسيح الذي تعلم كيف يدافع عن أرض وممتلكات من نوع آخر وعن سلامه وعن علاقته بالله وعطاياه محافظاً على الرحمة والإخاء والثقة والرجاء. ودعانا قداسته أن نبتعد عن خطيئة الغضب لأنها تجعلنا ندمر كل شيء حتى العلاقات مع الآخرين. بدلاً من ذلك دعانا قداسته أن نتحلى بالوداعة لأنها قادرة على كسب القلوب وإنقاذ الصدقات. واختتم قداسة البابا تعليمه قائلاً
لا توجد أرض أكثر جمالا من قلب الآخر ولا توجد أرض أكثر جمالا يمكن كسبها من استعادة السلام مع أخ لنا. هذه هي الأرض التي علينا أن نرثها. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka arabskiego, pochodzących z Bliskiego Wschodu. Człowiek cichy, człowiek spokojny, uprzejmy, jest zawsze darem obdarzającym pokojem, który traktujemy jako dobro dla wszystkich ludzi, dla niezbywalną wartość w naszym świecie. Takie osoby przynoszą pokój, są przyjazne dla innych osób, dlatego też, że żyją oni w pokoju i spokojności. Tak więc Królestwo Boże jest ziemią obiecaną tym wszystkim, którzy będą właśnie ludźmi pokoju i cichości. Niech Was Bóg błogosławi. هو الإنسان الهادئ والطيب والبسيط والمطيع والمسالم يحسن معاملة الناس ولا يخاصم أحدا هذه الصفات تجعله محبوبا من جميع الناس لأنه يعيش معهم في سلام وهدوء وبالتالي إضافة إلى ملكوت الله إنه يرث الأرض أيضا ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Używany tutaj termin cisi dosłownie oznacza słodki, grzeczny, łagodny, wolny od przemocy. Łagodność przejawia się w chwilach konfliktu. Można wówczas zobaczyć, jak reagujemy na sytuację nieprzyjazną, pod presją, gdy jesteśmy atakowani i obrażani. W Piśmie Świętym słowo cichy wskazuje także na tego, kto nie ma własności ziemskiej. Dlatego uderza fakt, że trzecie błogosławieństwo mówi właśnie, iż cisi na własność posiądą ziemię. W istocie to błogosławieństwo cytuje Psalm 37, którego wysłuchaliśmy na początku. Również tam łagodność wiąże się z posiadaniem ziemi. Te dwie rzeczy wydają się niezwiązane. Tymczasem posiadanie ziemi jest typowym obszarem konfliktu. Często walczy się o jakieś terytorium, aby uzyskać panowanie nad nim. Czasownik zastosowany do cichych mówi, że nie zdobywają oni ziemi, ale ją odziedziczą. Pismo Święte mówi o nowej ziemi, ku której zmierzamy. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Zatem cichy jest tym, który dziedziczy najbardziej wzniosłe z terytoriów. Nie jest tchórzem, który znajduje sobie pokrętną moralność, by nie popaść w tarapaty. Przeciwnie, jest uczniem Chrystusa, który nauczył się bronić zupełnie innej ziemi. Broni swego pokoju, broni swojej relacji z Bogiem i Jego darów, strzegąc miłosierdzia, braterstwa, zaufania, nadziei. Saluto cordialmente i
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, l'amicizia di cui parliamo oggi è capace di vincere il cuore e sconfiggere l'ira, salvare le amicizie e ricostruire le relazioni messe alla prova dalle ambizioni e dallo spirito di rivalità. Ricordate sempre l'invito del Signore Gesù. Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, cichość, o której mówimy dzisiaj, może zapanować w sercu i przezwyciężyć gniew, ocalić przyjaźnie i odbudować relacje wystawione na próbę przez ambicje i ducha rywalizacji. Pamiętajcie zawsze o zaproszeniu Pana Jezusa. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Gorąco pozdrawiam wiernych języka włoskiego w sposób szczególny. In particolare saluto le religiose. Pozdrawiam siostry zakonne oraz zakonników, grupy parafialne, a także delegacje z Fiaccola Benedittina, z arcybiskupem Spoleto Norci, monsignorem Renato Boccardo, a także opatem z Monte Cassino, ojcem Donato Ogliari. Saluto inoltre il comando. Także pozdrawiam Komendę Brigata Aosta z Messyny, Stowarzyszenie Włoskie Wszystkich Chorych i Niepełnosprawnych, a także Oddziału Pediatrii w Instytucie Narodowym Tumori w Mediolanie. A w końcu pozdrawiam młodych, starszych oraz chorych, a także nowożeńców. Zaufajcie Panu i w Nim szukajcie siły i waszych mocy, akceptując wszystko to, co On daje dla naszego zbawienia i dla życia w Nim, które jest dla nas celem i drogą. Niech was Bóg błogosławi. A teraz wspólna modlitwa, Ojcze nasz. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Pan z wami, z Duchem Twoim, imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożeń naszym, imię Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I to właśnie błogosławieństwo kończy czas audiencji generalnej Ojca Świętego Franciszka. Teraz, jak słyszeliśmy, tutaj poszczególni księża arcybiskupi i biskupi, którzy przybyli na audiencję, idą, by pozdrowić Ojca Świętego. Także przedstawiciele tutaj z tych stowarzyszeń będą mieli okazję, żeby otrzymać też osobiste błogosławieństwo. Dzisiejsza audiencja się kończy. Dziękujemy tym wszystkim, którzy łączyli się z nami poprzez transmisję w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Życzymy dalszego dobrego odbioru naszego programu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.